majstry. Siema majstry. Jak zauważyliście, tutaj było przecież sporo szafek, nie? W każdej szafkach coś tam pewnie było. Macie rację. Te wszystkie rzeczy są tam, też w sumie w tych szafkach, co były tutaj, powiedzmy w połowie, bo reszta została zneutralizowana, zabrana przez firmę sprzątającą. I tu brakuje właściwie szafek, tak? Szafek brakuje, stąd też tu się spotykamy z tego tytułu, że mamy przygotowane coś mniej więcej, ale wcześniej koszty remontu, jakie mieliśmy koszty. Stwierdziłem, że przy każdej grubszej inwestycji będę robił koszty roboczogodzin. Przeliczał sobie, ile poświęciłem czasu na wykonanie jakiegoś tam projektu, jakiejś tam konkretnej inwestycji, żeby określić całokształt, ile mnie to wszystko kosztuje łącznie, żeby wiedzieć po prostu, ile na to poświęcam czasu, a jednocześnie czas można przeliczyć również na pieniądze. Po lewej stronie, nie wiem czy będzie widać, to mamy wszystkie wyszczególnione koszty. Na przykład jeśli wkrętów kupowałem 70 2 kilo, no to nie ująłem 2 kilo, tylko ująłem tyle, ile zużyłem. Także to jest mniej więcej wszystko tak sensownie porobione. Wszystko praktycznie, co było potrzebne, wkręty, kołki, płyty, cement, przewód, gniazda, wtyczki wiertła, kostki, kable i tak dalej, kruszywo, dylatacje, no wszelkie koszty, które tu poniosłem, nie mam tu dwóch wpisanych ład i kabla siłowego. Powiedzmy, że łaty 40 metrów było, weszło łat, a więc to będzie gdzieś 80 powiedzmy złotych, no i kabel siłowy, dużo go weszło, no spokojnie, i to gruby kabel, myślę, że 150 zł można policzyć. No dobra, dajmy na to 200 do tego, a więc wyszło nam to 1682 plus te 200, no to 1000 powiedzmy 900 zł wydałem na materiały, na wykonanie tego tutaj remontu całego. Jeśli chodzi o robocze godziny, zapisywałem wszystko. Ja pracuję ogólnie zawodowo. Wszystko co robię, robię po godzinach pracy. I jak widzicie, na przykład to jest 1,5 godziny, tu jest 2 godziny, tu jest 3,5 na przykład godziny. Rzadko się zdarza, o tu się na przykład zdarzył 7 godzin, to pewnie było wolne albo coś tam. Nie wiem, to wtedy mogłem poświęcić, albo sobota, to mogłem poświęcić więcej czasu. I wszystko robię po godzinach, liczę, po prostu przychodzę przykładowo na robotę o 15 czy tam o 17, robię 2 godziny, no to zapisuję, że robiłem 2 godziny do 19 i tak dalej, i tak dalej. A więc podsumowanie roboczogodzin, mamy na poziomie 111 roboczogodzin, a więc licząc tydzień pracy jako 40 godzin, normalnie po 8 godzin licząc, mamy powiedzmy, że 3 tygodnie, niecałe, bez jednego dnia, 3 tygodnie pracy, licząc po 8 godzin dziennie. Tyle to zajęło zrobienie tej ściany, zrobienie tutaj podłogi, wylewki, połowy wylewki, wygładzenie tutaj, wiadomo, wyczyszczenie, pouzupełnianie ubytków, malowanie tej trawerzy, czyszczenie jej, to też sporo zajęło, oświetlenie, no i mniej więcej tak się to kształtuje. 1900 zł w kosztach i 111 roboczogodzin. Wszystko po prostu sobie teraz zapisywał, jak będę robił jakiś grubszy projekt, żeby wiedzieć i mieć wszystko pod kontrolą, nie? Dobra, teraz lampka, puszka po wybilonie. Teraz szafki, zobaczcie co tu mam. Szafki będą metalowe, aczkolwiek tutaj poleciałem trochę po grubości. To 2500 zł, to myślę, że cena już jest nieaktualna tego. Mówię oczywiście o samych materiałach. Tu jest projekt na 2,5 tysiąca złotych, w sensie sam materiał. To było na 3 tygodnie temu, 4 powiedzmy, miesiąc temu. Nawet więcej niż miesiąc temu w sumie. A materiały stalowe w szczególności bardzo szybko drożeją. W ostatnim czasie jest bardzo duży skok ceny.
Stąd też te 2500 to w tej chwili może być 3000, a może i nawet więcej, bo tak szybko drożeje stal. Poleciałem trochę po grubości, nie będę robił tak kosztownych szafek, żeby mi kosztowały aż kurczę 3000 czy ponad, bo chcę zrobić dwie. Tak jak widzicie tutaj szuflady, tu by były półki, tu dwie szuflady, 70. Wszystko z profila 4x4 i ścianka 3 mm. Tutaj jest półka, to są wymiary po prostu półek, w sensie z czego zostaną zrobione i jakie te elementy mają mieć wymiary. Tutaj mamy rzut z góry szafy. Tutaj mamy odcinki, jakie trzeba ciąć odcinki i jak najkorzystniej wyjdą odcinki z odległości 6 metrów, ponieważ na składach sprzedają odcinki stali na 6 metrów, a więc wszystko jest tu wyszczególnione, jak to ma być pocięte, żeby nie było bardzo dużo odpadów. Tu mamy znowu arkusz blachy, ma 2x100, a więc wyszczególnione tu jest, jak ma być arkusz pocięty w elementy, żeby było jak najmniej odpadów i żeby jak najwięcej po prostu wyszło elementów na jednym arkuszu blachy. Dobra. Tu są te odcinki w tabelce, tak jakby, no to powinno być w Excelu, ale nie chciało mi się robić. W sumie to robiłem podczas wykonywania innej roboty, więc... Tu jest wyszczególnione po prostu jakie odcinki, ile ich będzie, z jakich odcinków 6-metrowe. Czyli przykładowo bierzemy tutaj 6 metrów, no to mamy 52 5 i 83 4. No, tu jest jeszcze jakieś adnotacje. Tu mamy rzut z boku, powiększony o 2 razy w stosunku do tego. No to jest w skali, tak jakby w stosunku do, przyjmując, że to jest skala podstawowa, no to jest skala 2:1, tak dobrze mówię. No i rzut z boku, jak te szafki i półki by wyglądały, szuflady znaczy się, by wyglądały i ile by miały odstępu, jakie by miały wymiary i tak dalej, i tak dalej. To coś podobnego, ale coś tu już nie pamiętam w sumie, co tu... Aha, tu odległość od blatu, dobra. I tu druga półka, 50, bo tam wcześniej była 70 półka. Jak, z jakich elementów ma być wykonana, to jest 50, nie? No. Tu całość 2500, albo może i nawet więcej niż 2500, bo ceny materiałów szaleją, inflacja jest okropna. I wyskoczyły mi jeszcze różne inne sprawy swoje, więc no poleciałem po grubości. Zrobiłem na szybkiego inny projekt, to oczywiście już jest mniej rozbudowany, ale po prostu będą dwie szafy i z półkami, nie z szufladami. Nie wiem, czy tam na początku już pewnie źle mówiłem, pewnie mówiłem o półkach, a to są szuflady, tak? Wysuwane szuflady, a tu będą po prostu półki i w jedna szafa będzie goła, w sensie zrobię tylko ją z półkami, a druga lustrzane odbicie zrobię z półkami i będą miały zasuwane drzwi na rolkach, przesuwane w ten sposób, po prostu będą się przesuwać, żeby można było sobie wszystkie elektronarzędzia pochować. Tu już jest dużo mniej tych kartek. Robiłem to w sumie na szybkiego, tak żeby po prostu zakupić materiał, żeby cena mi to za bardzo nie poszła, nie? Dlatego potrzebowałem na szybkiego projekt zrobić, żeby kupić stal. No, tu też są właśnie odcinki, z jakich odcinków, jak pociąć, żeby mi to fajnie, jakoś ekonomicznie wyszło, nie? No. I tutag czwórka, 4x4, 40x40x3, profil, nogi też i dół. To jest jeszcze stara wersja, ale spinamy wszystko. Dół, tutaj i tutaj zepnę to kątownikiem 30x30x2. Plus oczywiście idą płyty tutaj w ten, w tą półkę i w tą półkę, w ten poziom i w ten poziom. Tutaj jeszcze idzie peri na górę, więc to wszystko jak się to zepnie, to powinno być, atom tego nie ruszy, że tak powiem. Dobra, tak na szybkiego. Opowiedziałem co nieco, jakie są plany,
jeśli chodzi o te szafki, aczkolwiek no, mam dużo innych rzeczy, a takie rzeczy jak garaże, remonty i tak dalej, przeważnie robię w okresie zimowym albo w takim okresie, co nie ma właśnie innych robót związanych z ogrodem, związanych z działkami i tak dalej, więc nie wiem jak z tymi szafkami będzie, kiedy ja to zacznę, czy to będzie za 2 tygodnie, czy to będzie za miesiąc, gdyż mam jeszcze jakieś inwestycje w domu, grubsze, mniejsze. Plany są, materiał mam kupiony, chodźcie zobaczyć jeszcze na materiał. Z przodu Ameryka, z tyłu uście solne. Dobra, panie. Tu jest zakupiony właśnie profil 40x40x3, grubościenny można by powiedzieć. I tu mamy ten kątownik. Zobaczcie, ładny kątownik, porządny. Jak to zepnę te nogi i ten blat roboczy, który zostanie wykonany z tego profila, zepnę tymi poprzeczkami na dole z tego kątownika, to myślę, że będzie cacy. Położę na to jeszcze płyty, będzie jak złoto. Wszystko na nóżkach regulowanych, więc no. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o aktualności. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Oczywiście będą wlatywać filmy również z remontu, które będę wykonywał teraz, bo tam mam zaplanowany jakiś remont w domu i tam ogrodzenie. Myślę, jeszcze coś robić, więc filmy będą w sumie wlatywać również z tamtych inwestycji, bo to będą też ciekawe rzeczy. Także zawsze się coś u mnie dzieje. A czy to będzie spawanie stołów, czy to będzie burzenie pieca, bo tak będzie właśnie, burzenie pieca kaflowego, to zawsze będzie się coś działo. Pamiętajcie i wracajcie. Na razie. Trzymajcie się.